Poradnia K w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych została oficjalnie otwarta. To część polkowickiej przychodni przeznaczona głównie dla kobiet. Poprzesuwaliśmy ściany, wymieniliśmy instalacje, kupiliśmy nowoczesny sprzęt. Wszystko jest uszyte na miarę tak naprawdę na ilość pacjentek, które planujemy przyjmować. Mamy w końcu dwa gabinety ginekologiczne, a nie tylko jeden. Nasze położne mogą równocześnie obsługiwać panie ciężarne przy KTG i odbierać telefony i obsługiwać inne pacjentki, więc jest to wszystko zoptymalizowane. Jest już nowa pani ginekolog, która będzie kilka razy w miesiącu przyjmować i mam nadzieję, że docelowo na dwa gabinety, dwie pani ginekolog i dwóch panów będzie przyjmowało już niedługo i wtedy będą miały panie pełen wybór i komfort. Myślę, że już jest zapewnione, a wybór co do tego, czy będą chciały skorzystać z usług pana doktora czy pani doktor. Sprzęt jest dostosowany do potrzeb na miarę XXI wieku. Oprócz tych takich tradycyjnych, czyli badania ultrasonograficznego, pobierania cytologii, w tej chwili rozpoczęliśmy współpracę z Medicusem, pobieramy tak zwaną biopsję aspiracyjną. Nie ma potrzeby, żeby pacjentka była kierowana do szpitala i żeby w szpitalu leżała. Placówka przygotowuje się również do możliwości przeprowadzania diagnostyki endometriozy. Modernizacja poradnika trwała prawie 2 lata wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Teraz jest nowocześnie, komfortowo, a co najważniejsze, poradnie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To nie jest nic, co powinniśmy traktować jako coś szczególnego, ekskluzywnego. Wręcz przeciwnie, takie miejsca powinny być wszędzie w Polsce. Taka opieka powinna być zapewniona w każdej przychodni. I taką też zapewnia Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. I takie też miejsce stworzyliśmy, aby kobieta czuła się tutaj komfortowo, aby czuła się dobrze zaopiekowana i przede wszystkim bezpieczna, bo w tych badaniach potrzeba i wrażliwości, i bezpieczeństwa dla pacjentki. To jest początek inwestycji w kobiety, że tak powiem, polkowiczanki, ponieważ to jest tylko infrastruktura, ona jest już standardem u nas. Teraz przyjdzie kolej na programy zdrowotne stricte skierowane do kobiet. I mam nadzieję, że to również będzie standardem w naszej gminie przez kolejne lata. Mieszkanki Polkowic mogą teraz korzystać z sal dostosowanych również do prowadzenia zajęć ze szkoły rodzenia. Panie uczą się ćwiczeń, oddychania, kąpieli, pielęgnacji noworodka, wiedzy na temat odżywiania, regularnych wizyt, jak przygotować pokój na przyjście noworodka. To jest dla nas historyczny dzień, bo ja naprawdę tyle lat pracuję i nareszcie doczekałam się, żeby w takich fantastycznych warunkach pracować z sprzętem. Remont poradnika to koszt około 2,5 miliona złotych.